Witajcie, mam na imię Piotr, a postanowiłem zrobić kanał na YouTubie. Kanał o tym, co mnie interesuje przede wszystkim i jak spędzam czas. Kanał nazywa się Kajakiem i Rowerem, bo to są dwie takie dyscypliny, które są najbliższe memu sercu. Natomiast zaczynam nietypowo wbrew tytułowi, a mianowicie spacerem. Zaczynam spacerem ze względu na to, że jest to najbardziej powszechna i najbardziej dostępna i najtańsza forma wypoczynku, aktywnego wypoczynku. I uważam, że każdy dosłownie może to robić. A te sławne 10 tysięcy kroków, te minimum 10 tysięcy kroków, o których się mówi wszędzie, jest jak najbardziej okej, ale dlaczego nie robić więcej? Róbmy 13, 15 tysięcy kroków. Róbmy 20 kilka tysięcy kroków. Zwłaszcza w takich miejscach jak to. Ja mieszkam niedaleko Warszawy i postaram się, aby ten kanał opowiadał właśnie o najbliższych okolicach. Są to okolice piękne, bo jest mnóstwo lasów. Jest jezioro, jezioro Zegrzyńskie, wielu warszawiakom i nie tylko znane. I te okolice oferują bardzo wiele. I dlatego zarówno rower, zarówno kajak, jak i spacery. Dużo spacerów. Czy samemu, czy w towarzystwie. Zobaczcie, jak to jest pięknie. Czy w towarzystwie, czy po prostu biorąc psiaka. To jest moja psiunia Ritka, która często mi towarzyszy na spacerach. I słuchajcie, tu jest cisza, tu jest spokój, świeże powietrze. Nie wiem, czy słychać na nagraniu, nagrywam to telefonem, ze względu na to, że jest to pierwszy mój film, taki zapoznawczy z wami. Mam nadzieję, że będzie tych filmów znacznie więcej. I tak zapewne jak każdy zaczynał, tak na początku, nagrywam po prostu telefonem. Nie mam żadnego profesjonalnego sprzętu do tego, żeby to robić. Ale tak naprawdę spacerowanie też nie wymaga jakiegoś wypasionego sprzętu. Dwie nogi, chęci. Jeżeli dłuższy spacer, weźmy butelkę wody czy sok. Najlepiej sok, który sami zrobicie. I po prostu idźmy przed siebie. I wczuwajmy się w tą naturę. Wczuwajmy się w ten śpiew ptaków, ten zapach. Tutaj akurat jesteśmy niedaleko Serocka. Miejscowość się nazywa Zalesie Borowe. Mała mieścinka, dosłownie kilka kilometrów od Serocka, jakieś 6-7 kilometrów od centrum Serocka. Notabene Seroc też jest bardzo fajnym miejscem do tego, żeby spacerować i aktywnie wypoczywać. Często odwiedzam miejsce właśnie to, bo można tam na spokojnie dojechać rowerem, a co ciekawe, można dopłynąć również kajakiem bez problemu, ze względu na to, że Serock leży tak naprawdę już nad Narwią. Niektórzy nazywają to Bugonarew, nie wiem, jaka jest dokładnie nazwa tego miejsca, ale w każdym razie bardzo dużo oferuje. Natomiast to miejsce, w którym jesteśmy teraz, tak jak wspomniałem, Zalesie Borowe, cisza, spokój. I takie atrakcje, jak na przykład to takie małe jeziorko, bajorko, po prostu w środku lasu. Czasami spotykam tutaj ślady głównie łosia. On tutaj gdzieś urzęduje. Nie wiem, czy widać na filmie, ale podchodzę do brzegu i żaby wskakują do wody. Będąc tutaj wczesną wiosną, właśnie zauważyłem w wodzie dużo skrzeku, no i oto efekt. Nie było tej rzęsy. Obecnie rzęsa jest dość liczna. No i oczywiście stan wody jest taki, jaki jest. Dość niski ze względu na to, że bardzo mało było jak do tej pory opadów. Wczesną wiosną było tutaj wody trochę więcej. Także moi drodzy, mam nadzieję, że polubicie mój kanał, że będziemy się widywać częściej. I mam nadzieję, że zasubskrybujecie, dacie łapkę w górę i do zobaczenia gdzieś na spacerze.